zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści w Ameryce przekonują, że cała policja jest kompletnie zdegenerowana, zdemoralizowana, skorumpowana. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No to nie jest prawda. Policja w Ameryce przede wszystkim nie jest upolityczniona. I to jest to, co komuniści chcą osiągnąć w Ameryce. W całym bloku wschodnim, czy w Chinach, no wszędzie, gdzie jest jednopartyjne lewactwo, no to policja jest jednak przedłużeniem partii politycznej. Są normalna policja, Urząd Bezpieczeństwa, czyli ta sekretna, ta nie w mundurach policja. To wszystko działa na rzecz lewactwa, na rzecz partii, na rzecz komunizmu i tak dalej. No i teraz właśnie w Ameryce to się zaczyna. Oni wszystko osiągnęli, tyle tylko, że nie weszli do sił zbrojnych. Komuniści, wszyscy ci lewacy, wszyscy ci wegetarianie, wszyscy ci niekochający kobiet i tak dalej, i tak dalej. No to oni weszli na uczelnie, weszli do szkół, weszli w politykę, weszli w środki masowego przekazu, ale jednak do wojska i do policji nie weszli. Nie mają na tyle temperamentu, nie mają na tyle siły, nie mają na tyle odwagi. No i to jest to, co chcą teraz załatwić. Chcą załatwić po prostu policję i prawo i porządek. I inaczej. Dużo rzeczy już jest zakazanych w Ameryce. W Ameryce jest zakazane gazu nie można używać, Nelsona nie można zakładać, kule gumowe też już nie można używać, koni na różnych tych kiedy były, szczególnie po sportowych rzeczach, policja przyjeżdża na koniach, to też to zabronili. No i teraz takie Nelsonowe, powiedzmy, zapasy, to co było, też niedługo będzie wyeliminowane. Amerykanie zostaną niedługo bez broni, tak jak z pałkami, tylko tak jak w Anglii, powiedzmy, czy w innych krajach. W ogóle nie będą mieli żadnej broni. Będą bez broni, można powiedzieć. I ten George Floyd, bandzior, który siedział w więzieniu 5 lat, no i wyszedł 5 lat temu, spowodował to, że został obezwładniony przez policjanta po tym, jak dał $20 fałszywych Hindusowi w delikatesach, no i nie dał się zaaresztować. Przez 8 minut, co minutę policjant się pyta, czy się poddaje, chce być aresztowany, a on tylko krzyczał, że on nie może oddychać. Nie krzyczał: chcę iść do więzienia, jestem bandziorem, tylko krzyczał, że nie może oddychać. No i te propozycje to zlikwidowania czy zmiany policji, no to zaczynają się od kompletnie jakichś idiotycznych spraw, poprzez zmniejszenie zmilitaryzowania, a najbardziej to chyba proponują, żeby rozwiązać policję. No trzeba się spodziewać, no czego można się spodziewać? No wiadomo, że kompletnego zlikwidowania nie będzie. Coś tam będą robili jednak, tak? Policja też jest skłonna zmieniać. W policji też są ludzie, którzy chcą zmieniać. No i są w policji też bandziory, tam jeden na 1000, czy jeden na 10 tysięcy, tak jak wszędzie. No ale najgorsze jest to, że to jest napompowane całe te pokazywanie, że policja jest po prostu, jest jedno wielkie bagno. Dane statystyczne nie pokazują tego. No i właśnie dlatego nie ma się co spodziewać, że będzie lepiej, no bo to są tak minimalne rzeczy złe, że reformować wszystkich, no to nie ma sensu. Tak samo jak zamykanie było całego kraju, to było komunistyczne kretyństwo, bo to trzeba było łapać tam, gdzie są ogniska, a nie zamrażać cały kraj. Policja siłowo nie działa tak jak kiedyś. W latach 1961 roku w Nowym Jorku no to wystrzelili 810 razy
zranili 220 osób i zabili 93 osoby. Czyli w 1971 roku, w 2019, no to tylko strzelali 72 razy, czyli 800 na 72, to ponad 10 razy mniej. Postrzelili 23, a 40 lat wcześniej 220, czyli znowu też 10 razy, no i zabili 10, a wcześniej powiedzmy zabili 90, czyli też 10 razy, czyli pomiędzy 71 a 2016, no to powiedzmy 50 lat, no to 10-krotnie spadło używanie broni, postrzelenia i zabicia. Tak to są nieprawdopodobne. Także wszystkie te debile lewackie, wszyscy ci kretyni lewacy w ogóle nie patrzą na to, tak? Na 11-milionowy na metropolię, żeby było 72 strzelaniny, no to nie jest dużo. 9 zabitych i 22 postrzelonych. Przez policję, no bo bądziory się strzelają, tak? W Chicago w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu zastrzelili 30, tak? Także, że policja, no to jest powiedzmy aniołki, tak? Aniołki Charlie'ego. Oczywiście, że policja czasami złośliwie i niedobrze używa tej siły, ale jednak nie jest to tak nagminne. W całym kraju policja wystrzeliła 3043 razy. Także to w 2018 roku. No i zabiła 992 osoby, czyli na 340 milionów, no to nie jest dużo. I w tym samym czasie policji w Ameryce jest 700 tysięcy, no to zrobili 10 milionów aresztowań, 700 tysięcy policjantów. No ogólnie rzecz biorąc, akcji policyjnej, mandaty, niebandaty, takie różne spotkania, no to było 340 milionów, czyli to jest jedno spotkanie obywatela średniego z policjantem rocznie, także większość ludzi przez całe życie nie ma spotkania, także widać, kto to robi. No, czyli zrobili 700 tysięcy w 2018, zaaresztowali 10 milionów, czyli powiedzmy każdy policjant zaaresztował 13 razy. No, przeanalizowano powiedzmy tam ponad 100-200 tysięcy tych zaaresztowań i pokazało, że 99%, no to aresztowanie było w ogóle bez żadnej fizycznego przymusu. No i z tego 1%, no to praktycznie wszystkie były bez żadnej szkody. 98% z tego 1% to było bez żadnej uszkodzenia zdrowia. Także też spokojnie. Policja nie jest idealna, no ale jednak trzeba zrozumieć, że oficerowie, że ci policjanci, no niektórzy na pewno ta gwiazda szeryfa im odbija, no i poczucie tego, że mają tą giwerę przy pasie też im odbija. No ale co można zrobić, tak? Co można zrobić, kiedy te reformy dużo przypuszczalnie nie pomogą na te złe jabłko w tym, w całej tej beczce. Mają zarzuty dla policji, że jest taka gwarantowana niedotykalność, niewinność, można powiedzieć. No o co to chodzi? No o to chodzi, że policjant jest powiedzmy w budżetówce, jest urzędnikiem państwowym, no i jeżeli jest naruszane jakieś prawo, które nie było w tym czasie jednoznaczne, no to on jest z założenia niewinny. No nie jest to złe podejście, tak? Jeżeli nie wiadomo było, czy to było prawidłowe, czy nieprawidłowe, no to oczywiście, że powinno być po stronie tego policjanta. Ogólnie rzecz biorąc, nawet na tysiąc przypadków, kiedy skarżono policję, no to tylko tam 30 było na podstawie tego paragrafu,
że to nie było ustabilizowane. Cała ta sytuacja, co się wydarzyła, nie była ustabilizowana. W Nowym Jorku na 2,5 tysiąca różnych przypadków, kiedy tam składane były zażalenia na policję, no to po rozpatrzeniu przez bardzo często liberalnych sędziów i prokuratorów i obrońców i tak dalej, no to tylko 74 były na rzecz tych aresztowanych, czy tam bandziorów, którzy byli niby niesłusznie. To nie jest dużo, tak? 70 na 2,5 tysiąca, no to jest nikły procent. 90% powiedzmy ludzi niesłusznie mówiła, że policja robiła coś tam złego. Następna sprawa to jest to, żeby odwojskowić policję. Policja często kupuje najróżniejsze te wozy tam, można powiedzieć, ZOMO. No, Polacy mają te przekonanie do policji, milicji, dlatego że dosyć chore, no bo część ludzi po prostu stawia się po stronie protestów politycznych względem bandziorów. No i tego nie można się utożsamiać. Nikt z nas nie powinien się utożsamiać. Nikt z nas nie powinien mówić, że ZOMO nas lało, bo to jest co innego, tak? Protest, nawet i w Ameryce ci protestujący, no to jak protestują spokojnie, no to protestują. Niestety w Ameryce z każdym tym protestem jest bandytyzm i szaber. W Miami, na Florydzie, kilkadziesiąt milionów strat było w Walmarcie, no bo już od rana ludzie tam czekali, żeby oszabrować sklep. Także to Polaku nie utożsamiaj się, nie mów, że to jest ZOMO i tak dalej, no bo to jest co innego. Ten cały George Floyd to jest bandzior. Policja musi być, tak? Policja nie może być polityczna, a w Ameryce oni chcą, żeby to zrobili, tak? Żeby policja była polityczna. Także nie porównuj tego, nie porównuj, nie rób siebie nienormalnego. No i ta odmilitaryzowanie, odwojskowienie tego. No, jeżeli policja kupuje różne te wozy transportowe, czy tam broń jakąś taką wojskową, no to dla wielu obywateli to znaczy, że oni po prostu są silni i będą ich bronić. Jak po to obywatele płacą podatki, żeby byli bronieni. Większość tych ludzi, którzy walczy z policją, no to nie partycypuje w podatkach. Z reguły jest odbiorcą tych podatków, a nie dawcą. Jakieś najbardziej radykalne propozycje, no to jest, żeby kompletnie fundusze usunąć, no i zmusić policję, żeby bardziej czytała poematy bandytom. No to jest kretynizm. Patrząc właśnie, tak jak wspominałem, Chicago 2 tygodnie temu, kiedy policja była zajęta innymi rzeczami, no to bandyci zaczęli mordować innych i jeszcze dużo więcej. Wszystkie dane pokazują, że kiedy policja jest przytłumiona, no to bandziory podnoszą łeb, tak? Wszyscy powinni w zasadzie rozumieć, albo wiedzieć, albo widzieć, że jeżeli policja chodzi po ulicach, czy jeździ swoimi radiowozami, no to dzielnice, ulice są spokojniejsze. To nie potrzeba tutaj mieć doktoratu na ten temat. Ludzie, kiedy policja chodzi i pokazuje, że jest, no to jest spokojniej na ulicach, nawet jeżeli by jeździli. Także, że przycinanie wszystkich tych, redukowanie tych funduszy i tak dalej, no to jest jeden wielki jedna głupota. Jedną z problemów w Ameryce to są związki zawodowe. No, związki zawodowe były 100 lat temu dla prywatnych pracowników, no ale teraz jedyne związki zawodowe to są państwowe. Budżetówka, powiedzmy, policja, strażacy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, urzędnicy miejscy i tak dalej, no to są związki zawodowe. I te związki zawodowe na garnuszku podatnika żyje. No i oni są jedyni, którzy negocjują grupowo i między innymi policja. Policja negocjuje grupowo i jednym z tych powodów, czy tam warunków, to jest bardzo
prawie że niemożliwość wywalenia związkowca ze związku policjantów i dlatego oni tam nie wyrzucają ich, tam mogą ich zdegradować, przesunąć i tak dalej. No ale te związki zawodowe nigdy się nie zgodzą, żeby utracić prawo do tego umawiania się o wynagrodzeniach w imieniu związków zawodowych. No oni po prostu mają taką siłę. No i część ludzi, którzy faktycznie pójdzie do tej policji, zdecyduje się być człowiekiem, który ma pilnować prawa. Wywalenie go z roboty, szczególnie kiedy, powiedzmy, nie ma studiów, no to jest dosyć ciężkie. No temperuje to na pewno trochę, powinno tam temperować, ale jednak 99,9 tych policjantów, no to robi raczej dobrą robotę. No oczywiście komuniści przyjdą i zaczną przekonywać związki, że jeżeli wy zrezygnujecie z tego, że nie będziecie trzymać swoich członków, pomimo że coś tam nawalili, no to damy wam większe pensje. No ale za 5, 10 czy 15 lat dadzą większe pensje, podatnik będzie płacił więcej znowu dla tych policjantów, no i związki zawodowe znowu odwiną się i znowu będą pilnowały siebie. No to jest to jakiegoś tam rodzaju sitwa. No, na pewno wiadomo, że różnica między bandziorem a policjantem to jest tylko to, że jeden ma rewolwer wydany przez rząd i gwiazdę szeryfa wydany przez rząd, no ale jednak on jest wyuczony. On jest wyuczony, że ma pilnować prawa, on ma przestrzegać paragrafów, on ma pilnować wszystkich, no a bandzior to jest bandzior, tak? Także, że to jest i nie jest różnica. Nie ma różnicy w temperamencie. Obydwaj muszą mieć jednak takie podobny tym muszą. No, bandyta nie powinien, ale ma. Ale policjant powinien mieć jakiś bardziej taki gorący temperament. Najgorsze w tym wszystkim to jest to, że część ludzi naprawdę jest przekonana, że policja jest kompletnie zdemoralizowana. No ale to były ataki, tak? To były ataki na Kościół, czyli też tłumaczyli, że Kościół jest kompletnie zdemoralizowany. I teraz są ataki na policję, że są kompletnie zdemoralizowani. To jest rozwalanie tego ładu i porządku zachodniego, tego chrześcijańskiego porządku, tego demokratycznego porządku, tych sytuacji, kiedy Ameryka wypracowała sobie jakieś tam, powiedzmy, podstawy prawa i porządku. No a teraz komunizm przychodzi i potrzebuje nowego człowieka. Kiedyś w Rosji zrobili to siłowo, no a teraz protestami. No, najgorsze jest w tym wszystkim to, że jest bardzo dużo białych, samonienawidzących się, histerycznych wegetarian i różnych ludzi, facetów, którzy nie lubią kobiet. No i właśnie do tego doprowadzają. Użyli również czarnej rasy jako użytecznych ludzi do tego, żeby przeprowadzić swoją rewolucję marksistowską. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek zin-zin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.